Także proszę Państwa, nasze radio, gdy nadaje, Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. No i nasze, proszę Państwa, sprawozdanie. Jakie jest to nasze sprawozdanie, proszę Państwa? Jakie jest to nasze sprawozdanie na temat? Proszę bardzo, jakie jest to nasze sprawozdanie na temat, gdy nadaje radio Tok FM Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Także proszę Państwa, czytamy. Proszę Państwa, co my tu przeczytamy. Na temat. Proszę Państwa, numer jeden. Mówił Wojtek i Artur, bo to jest z dnia, proszę Państwa, 16, czyli wczoraj, w poniedziałek. Mówił Wojtek i Artur, że Wisio się upił. No, Wisio Przybyłowicz się upił w wielkim pokoju. Jest to galeria na Warecki, tam cztery od Kubusia Puchatka. Podrywając pewno kobiet. No, podrywał kobietę, bo on zawsze podrywa i potem do niej chce iść. No bo, a zwłaszcza i zważywszy, że nie chcą go do domu przyjąć. I to prawda, że Wiesio się upił, a do Preta Art Gallery nie przyszedł, chociaż powiedział, że przyszedł, był na krótko, ale on kłamał, bo rzeczywiście tam nic, co go by mogło zainteresować, nie stało, ani wino, ani ser, ale był bardzo piękny bankiet potem. No, powiedział, że był. Alicja Zębem i inni podpadli Elżbiecie Pasteckiej. Taka Alicja Zębem, no, Wiesio nie lubi tej Alicji Zębem, bo ma jeden ząb. No, ale że on jest psychiczny, no to przecież Alicja z jednym zębem może się nie podobać Wiesławowi Przybyłowiczowi, no bo co mu po tych szkołach, jak on jest, no, ciołek i kołek rozporowy. Czyli po prostu Elżbieta Pastecka powiedziała, że to Wojtek taki pijany jest. To patrz, jaki pijany przy wejściu. Czyli proszę Państwa, mamy tutaj list rozwodowy do znikającego punktu Wiesława Przybyłowicza. To jest znikający punkt. Potem wyjaśnimy, o co chodzi, że przez pryzmat takiego jednego punktu możemy obserwować cały naród żydowski, cały naród izraelski, tutaj Warszawa. No, Żydów jest sporo, ale Warszawa nie ma pojęcia, o co tutaj może chodzić, bo nie ma ludzi prawych. Nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. A na prawo można iść ze szkoły, tak? Na prawo, na lewo można iść na prawo, ale to, że tutaj na Saskiej taki ojciec z synem szedł i mówił, że idą na prawo, to wcale nie znaczy, że to są prawosławne. Czyli tak, proszę Państwa. Tu powiedziałam z okna Wiesławowi Przybyłowiczowi, który się obejrzał, że jeszcze raz się upijesz, że jeżeli się upijesz, to przerwiemy ustną umowę, że będziesz tu mieszkał, jak w raju, no mieszkał tu rzeczywiście jak w raju, pod warunkiem trzeźwości. Stało się, że pijany Wiesio Przybyłowicz, trzy razy upijany, można było biegać i chodzić dookoła bloków, aby wytrzeźwić. Powiedziano, żebyś nie właził po alkohol do bloku, bo nie wypada i nie wolno. Nie wypada, bo Janek Witek nienawidził pijaków, nienawidził alkoholu, po prostu nienawidził, obrzydliwe to dla niego było. Często nawet mylnie wmawiał mi, że jestem pijana. Chociaż od kilku dni przecież nie przyjmowałam do ust. Ja nie lubię chodzić po wernisażach często i czasem jak coś takie symbolicznie, to przecież tak niewiele człowiek skorzysta. Jan Maciej Witek nienawidził alkoholu, pijaków, towarzystwa z wernisaży, chodzącego do wernisażu, gdy pijaki i tak sztuką się nie interesują. Mówiłam, nie pisam. Do tego Wiesława Przybyłowicza. Mówi wam, nie pij sam, zachowując się jak pies. No bo on idzie sam, pije rano, idzie, mówi, ja tylko po to idę,
do tego sklepu i idzie po to, żeby kupić za 2 złote piwo i wypija. Mieliśmy kilka warunków umowy ustnej, że albo wracamy razem, albo się albo nie wchodzisz na bloki. Nie wytrzymałeś więzi, teraz to już przeszłość. Nasze ustne ustalenia, przeszłość. Bo ja tobie po prostu nie ufam. Jesteś pijakiem nałogowych tych dziadów spod kościoła. Wystarczy ci kieliszek. A jesteś nerwowym, starym zgredem, któremu nawet i na trzeźwo, na koszykowej 28 za głośno, źle i coś nie tak, nie tak. Nic ci nie odpowiada, że też nie taka krótkościęta blondynka Magdalena z biblioteki miejskiej na koszykowej 28 powiedziała mi, że masz niepokolej w głowie. Ona już tam nie pracuje, ale krecha, ślad jest. Nie jesteś kierownikiem, to nie kracz. Co to ciebie obchodzi, powiedział ten mularcik. Ale potem wyszło tak, proszę państwa, że wyszło tak, że policja przyjechała, bo on 2 piwa pił, wypił, a jeszcze wiesiał przed łowicą, mówił, że on to widział, a ten mularcik mówił, po co ci to wiedzieć, a czy ty jesteś w ogóle kierownikiem tutaj tej biblioteki, że takie rzeczy gadasz. No ale to jest w stylu wiesia, że on udaje, kierownika, udaje wszystkich. Druga kartka, proszę państwa, druga część. Trzeba myśleć trochę, nie bądź nazbyt inteligentny, bo nie jesteś, trzeba było się urodzić osobą inteligentną lub bardzo się starać potem, a nie artystą, nie jesteś ani intelektualistą, że masz słabe myślenie. Jedno wino szkodzi ci, jedno, i wariujesz. Powiedziano raz, że trzeba się było powstrzymać od picia, mówiłam ci. Jeszcze raz się upijesz, a Breżniew ci wystawi tobołki, Wiesiu. Jedno wino ci szkodzi. Wieczorem masz być trzeźwy, ale nie chcesz nikogo, nie chcesz pretensji mieć do nikogo. Nie chcesz, to jest twój wybór i nie możesz mieć do nikogo pretensji. Jeżeli ja ci coś mówię, to coś w tym musi być. Może nawet jedna rzecz, ale nawet w zdaniu ludzkim jedna jest myśl główna. Teraz spytaj się Arka i Wojtka, a oni ci powtórzą, że wczoraj znaleźli preta, powiedzieli, że wieś upił się w wielkim pokoju, podrywając jakąś babę. To więc była mowa, że do niej przyjdzie. Nigdzie nie poszedł, a w las i na blok. Nigdzie nie poszedł. I tutaj trzeba dać nie. Nigdzie nie poszedł, proszę państwa. Nigdzie nie poszedł. Nigdzie nie poszedł. Nigdzie nie poszedł, proszę państwa. Nigdzie nie poszedł, a w las i na blok. Ten sam czarny długopis, weźmy to, to będzie lepiej. Ten sam czarny, ten długopis. Ten, który był. Radio Conchita. Nigdzie nie poszedł, a wlazł mi na blok. Janek Witek czuł obrzydzenie z alkoholu. Do takich kłamliwych typów jak ty, Wiesiu, Arek i Wojtek widzieli ciebie w wielkim pokoju. Przyszli na freta i oglądali się na ciebie, a Wiesia nie było. Gdybyś był, czy za siebie, na siebie, za siebie, a ciebie nie było. Gdybyś był, to wypiłbyś lampkę i byśmy po paru przepysznych kanapeczkach poszli. Nie przyszedłeś, nie interesowało ciebie to, aby grzecznie wejść, nie robiąc ten. Bogdanowi Falickiemu i Trzcińskiemu też wlazłeś na środek tam, na środek, na scenę, na środek. Scenę tam i narobiłeś sraczki. Świnia jesteś, że nie czujesz tego, że jesteś tylko gościem.
skoro nie trzeba się umieć dostosować, nie włoży się komuś na scenę, ktoś organizował, wyreżyserował program, a tutaj jakieś wariatum zmienia. Skoro nie jesteś u siebie, trzeba umieć się dostosować. Niestety, zarozumiały wieczor tego nie potrafi. Dziecko nieraz jest bardziej inteligentne, bo z natury wyczuwa, co mu wolno. Co mu wolno, a co nie wolno. Ale gdy dziecko jest taką dziadygą, jak mówił kiedyś, mówił Radio Z, to mu czywawa, Z czywawa, to nieważne. Co my tu? Tak mówi kiedyś Radio Baba, to mu pod drzewem, pod blokiem naszczać wolno, bo wie się tu naszczał pod drzewem, proszę Państwa, zrobił siku. On jest psychiczny, bo jak gdzieś ta policja idzie, to też on powie, że on nie może długo trzymać. Ja mówię, słuchaj, prosto ze tworek. Krzyczeć na kogoś w galerii, na ulicy, w domu, wolno, bo jest bardzo psychiczny. No to przecież zamknął go na tworek i nie będzie miał żadnej wymówki. Ale on nie może tego pojąć, on nie może tego zrozumieć. Trzecia, proszę Państwa, kartka. Nie starałeś się, Wiesiu, nie przeprosiłeś mnie za tamto, a to, co twoje, to pamiętasz, co swoje. W życiu jest inaczej. Dobre twoje, dobre moje, a on tak tylko o sobie myśli, bo jest taki zrozumiały, się najadł, mi wystarczy, się najadł, mi wystarczy. Potem powiedział, że on będzie tu kupował jedzenie, żeby się ugryźć w mieszkanie, że będzie kupował jedzenie, nic nie kupował, bo tutaj coś tu poskubał i poszedł. A ja miałam brata pijaka w domu i doskonale wiem, co psychologowie, specjaliści mówią, że gdy dam ci na alkohol złotówkę, to pijak wygrywa, utwierdzając się w przekonaniu, że to on ma rację. Że to on ma rację. Trafiła kosa na kamień. I trudno. I trudno. Ostatnio w nocy myślę, mówię ci wyraźnie i powtarzam, aby tobie, no to dzisiaj jak przyjdziesz trzeźwy, Wiesiu, no to może sobie przeczytasz jako ten trzeźwy, mieć twój ostatni błąd. Zrobiłeś swój ostatni błąd, że Wiesio się upił, a Wiesio odwraca kota ogonem i gada specjalnie o Nelly Art Gallery, że to. Ja mówię, powiedział Arek i Wojtek, że jesteś pijany, a ty już wiesz, że jak jesteś pijany, to w ogóle nie powinieneś tutaj się pchać do tego domu. Tak właśnie robi pijak. Pijak na swoim punkcie jest bardzo chytry, przebiegły, że całą rodzinę wykiwa, gdy mu się tak raz choć złotówkę da. Nie popieramy pijaków, zwłaszcza, że to prowadzi ciebie z powrotem. Ale prowadzi ciebie do tworek. Ani w noclegowni, ani w tworkach nie będzie alkoholu. Wybierz przeto, Wiesiu, normalne życie. Nie upijaj się, nie zwierzaj obcym, zwłaszcza dziadom katolickim pod kościołem, pijakom i tym pewnym. Tu miałeś u nas jak w raju i nie doceniłeś tego, co mówiłeś. I to tak, to ja tak tu wpadłem. Bardzo pokorny, brak pokory. No bardzo pokorny to mógłby być. Także proszę Państwa, to jest trzecia. Zrobimy przerwę na tej trzeciej. Proszę Państwa, kartę wypijemy i dokończymy zaraz to wszystko i pojedziemy, proszę Państwa, pojedziemy do IPN-u na Marszałkowską. Pojedziemy do IPN-u. Do IPN-u.
Także proszę Państwa, kawki się napiłam, jeszcze teraz do filmu. Ale przeczytajmy tę trójkę, bo już mało zasnęłam tutaj na tym. No wiecie Państwo, tutaj tak piszę, sam się namęczył już. No ale będę miała taki skrót jakby, bo nie miałam czasu gdzieś tu latać na stereo odbijać. Czyli ta trójka, proszę Państwa, trafiła kosa na kamień. I trudno, ostatnio w nocy mówię wyraźnie i powtarzam, aby tobie uświadomić, pomagając ci zrozumieć twój ostatni błąd, że Wiesio się upił, a Wiesio odwraca kota ogonem, powtarzam to i gada specjalnie o Ney Art Gallery, odwraca kota ogonem, odwraca uwagę, że przecież on nie był pijany, on był trzeźwy, potem powie, bo przecież ja tutaj nie będę stała z alkomatem, nie będę sprawdzała, jak pójdzie do noclegowni, to będzie musiał. Tak właśnie robi pijak. Pijak na swoim punkcie jest bardzo chytry, powtarzam to. Przebiegły, że całą rodzinę wykiwa, gdy mu się tak raz choć złotówkę da. Nie papieramy pijaków, zwłaszcza, że to prowadzi ciebie do tworek. Ani w noclegowni, ani w tworkach nie będzie alkoholu. Wybierz przed Owiesiu normalne życie. Nie upijaj się i nie zwierzaj obcym, zwłaszcza tym dziadom pod kościołem, pijakom itp. Tu miałeś jak w raju. Nie doceniłeś tego i mówiłeś, co? Co ja tu wpadłem? Takie coś, jak ktoś mówi, to nie docenia miejsca, obraża właściciela i po prostu to wszystko wskazuje na to, że ten właściciel powie nie, no bo jeżeli daruje się komuś konia, to się jemu do tej szczęki, paszczęki, pyska nie zagląda, a on tu zagląda i chciałby to oceniać, rozumiecie Państwo? No, ten ma nie po kolei w głowie, bo człowiek, który jest po jakiejkolwiek szkole, to od niego się wymaga jeszcze po jakichś studiach. Tu miałeś jak w raju, nie doceniłeś tego i mówiłeś, co ja tu wpadłem. Brak pokory, szacunku, brak, straciłeś wszystko, bo gdybyśmy do końca razem działali, to do skutku, to nawet potem byś mógł sobie załatwić mieszkanie. Ale po co pijakowi mieszkanie? Po co Breżniewowi mieszkanie? Skoro tu, gdzieś tam na Lubelskiej 32, czy u Kapucynów, skoro tu, ugotują, podadzą, odsprzątają, dziady leniwe i zrozumiałe. Tak, to są, tak myślą. Siostry. Tak oni myślą. Świadkiem na sądzie żadnym nie będziesz, bo jak nim możesz być, skoro nie znałeś nigdy Janka Maćka Witka. Oszust? Marta Boros wiele razy mówiła, że jesteś oszustem. Szkoda tylko, że nie słodkim oszustem. Tak. Artystycznym ze smakiem. Bo czasem można, jeśli Państwo, mieć darowane, jak w Londynie, w Anglii, artystom się darli. Trzeba było patrzeć na wszystko nie tak dosłownie, pazernie, chciwie i zrozumiale. Nic Ci się nigdy dokładnie nie podoba. Mocherowa mówi dokładnie. Możesz Marty Boros nie lubić, ale ona bardziej jest artystką niż Ty, Wiesiu. Ona mnie bardzo lubiła, bo wspierałyśmy się we wszystkim. Marta Boros jest super. Teraz i tak każdy sobie
wszyscy w izolacji. Teraz i tak każdy sobie rzepkę skrobie. Rzepkę skrobie. Wszyscy w izolacji. Póki co u mnie wszystko jest monitorowane na bieżąco. Nawet to, jak trafisz, jak przed 16 na 17 2015. Nachrapiesz się, nie rozumiejąc, że za ścianą. Że za ścianą nawet słychać. Nawet słychać. A potem wstajesz chytro dumnie, że już nie chcesz wstać i spieprzasz jako polski kołek rozparowy z zapuch miętymi, chorymi od alkoholu oczami. Zadowolony, że tu, tam, w... Korzystam. Zadowolony, że tu, tam. Że tu i tam korzystam. Wszyscy frajerzy. I nawet... Kasia na chwilę skarę wyjdzie na czwarty. Stanęłam do 9, zaczytam starczy, bo tu jest 9 kartek, proszę Państwa. Radio Tok FM Euro. Kończy ta Barbie Baby Lunch. Zadowolony, że tu tam skorzysta. Czyli taki bezdomny to, że wykorzysta, bo mu to zamiatają, bo mu to sprzątają. On się cieszy i myśli, że jest burą jak pijak, który wyroluje całą rodzinę, bo ten mu dał złotówkę, to czyli, że oni go wspierają. Wszyscy frajerzy, a ty najinteligentniejszy. A ty jesteś najinteligentniejszy. Najinteligentniejszy, bo korzystasz ze wszystkiego po kolei. Maksymalnie po kolei, jak gigant. Jesteś, Wiesiu, głupi. Nawet o wielkich uczonych w piśmie Faryzeuszach obecną parę opowiedział, że chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Znowu wracacie do żywiołów, do tabatu. Ofiar nowiu księżyca. Nowiu księżyca. Po co Chrystus duchowy w niebie? Komu, prawda? Po co komu Chrystus duchowy w niebie, skoro nędzne ciało, woń niedoskonałe, wódki chce. Leciałeś do dorożkarni, nie widząc gruntu pod nogami, jak debil przez sejb. Po co, skoro ciebie sztuka nie interesuje? Tu trzeba było przeprosić, że do dziadów podkatolicki chodzisz, skarżysz się też i rozgadujesz moherowym niepotrzebnie. Po co? To obcy nawet sobie ludzie, osoby, które znasz od roku, że dadzą wino na wernisażu wszędzie. Komunizm odpadł już, nie te czasy, już nie dają za darmo, a za Kolską
to nawet sam Breżniew będzie musiał odpracować, siedzieć, gdyż nie ma łaski, gdy wszystko chciwe jest, chytre, żyć muszą wszystko, tak. Sądcy, sędziowie, sędziny, komunizm się już się skończył. Komunizm już się skończył, Wiesiu. Nic nie ma za darmo. Sorry, musisz iść na Wisłę, jak Rysia powiedziała. Wiele razy. Rzecz nad Wisłą, rzecz nad Wisłą. Nie dogadałeś się nigdzie w pracy. Wywalili ciebie, Krystyna Gucewicz zna ciebie i owszem, byłeś w pracy, ale teraz nie. Wywalili ciebie, może źle, to ujęłam, ale wypierdolili, bo tak, takie słowa lubisz. Oglądaj program Barbara Vlog. Barbara Vlog, ona mówi tak. Ona mówi. Mówi. O kurwa, 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 kurwa. Gada, to ciężko mi nawet przez gardło przechodzi. Dlaczego? Dlatego, że świadkowie w ogóle takich słów nie używają bez przesady. Od lat czytam Biblię i bardzo się i bardzo nie pasuje. Mi słownictwo moferów na wernisażach nie pasuje mi słownictwo moferów na wernisażach, na które świadkowie Jehowy ani prawosławni nawet nie przychodzą. Janek Witek zawsze i wszędzie podkreślał, że ja właśnie podnoszę poziom na wernisażach itp. imprezach warszawskich. Dlaczego święci nie chodzą? Dlaczego święci nie chodzą na wernisaże? No święci w dniach ostatnich i w ogóle nie chodzą na wernisaże. Tak jak Ania Trofim powiedziała, że was wszystkich sztuka nie interesuje. Żarcie i chlanie ich interesuje. Leci tam, a to tu wiesio, a gdy tak się już nasla. A gdy żebrak tak się już nasra, to nie leci dalej na wernisaż na flytę. Jest tylko jakby na dupie, który się powiedziała o przywołowie trudni. Trzeba było dogadywać się, że tak, proszę Państwa, trzeba było się dogadywać. Ze mną dogadywać. Niestety, pomimo moim sugestiom i pomocy się nie udało. Piąty, będzie szósty. Mówił Wojtek i Artur, że wie się to pierwszy, tak? Szósty, tak, proszę Państwa. Chodził, wychodził, nawet zapłacał 10 zł za mieszkanie, ale cisza będzie na morzu. Symbolicznie, ale artystycznie i ze smakiem. Pieniądze to nie wszystko i nie wolno się trząść. Jak stary z Gret. Nie wolno się trząść, jak stary z Gret w okularach. Potem się będzie z tego korzystało. Masz ponad 400 zł plus po 10 zł za dzień na obiady. U mnie jest dwa razy mniej, a wszystkich udają się zadowolić. Dwa razy mniej. Nie to wolno. Narodowa Agencja Antenatowy po wasze karcie sprecyzowała, że do pilnowania
nas wszystkich nie udaje mi się. Nie udaje mi się zadowolić i wszystko załatwić. Dziwiłeś się, że ja na poczcie głównej zapłaciłam pierwszy raz 270 zł, a ty nic nie zapłaciłeś wtedy, że dziwiłeś się, że tyle pieniędzy. Nie ma Wiesiu nic za darmo. Komunizm się skończył i nie chcą dawać. Wszystko kosztuje. Tu jest dwukropek. Dobre, moje dobre, twoje. Dobre. Moje. Dobre. Twoje. OPS też ci na piwko nie daje, lecz na rzeczy potrzebne. Nie wolno ci pić i niedługo w ogóle. Niedługo teraz w ogóle nie wolno ci będzie nic pić, bo gdy opiekunka się dowie, że na bzdury wydajesz piwko, winko białe w restauracji, jeżeli można było nie zamawiać, nie trzeba płacić, to po co lecieć z motyką na słońce, na głupoty wydajesz, nie czując gruntu pod nogami, jako schizofrenika. Na koszki zapleni. Nie znasz. Jak schizofrenia. Jesz. Na głupoty wydajesz. Nie. Czując gruntu pod nogami. Jako schizofrenik udajesz, że znasz. A to tę, a to tamtą osobę. A to tę, a to tamtą osobę. A to tu, a to tam lecisz. Lecisz rękorze za kosmą. Podają. Podają. Słyszałeś co? Rysia w nocy mówiła, czy jesteś żebraczką przy Głowiczu. Otóż Rysia na odległość wszystko wie, że kłamców oszust i że Rzeźniewowi torbę w żarcie mu kradł. Czy też? Brzeźniew ci zaprzeczy temu, co tu jest napisane, przecież pobiegł za tobą i dobrze trafił, odbierając swoją torbę, dlatego proszę nie znosić rzeczy kradzionych, ani żadnych telefonów, bo nie chcę. Nie chcę od wariatów nic nie chcę. Możesz polubić Alę z jednym zębem i nie psioczyć na rzeczy, które nic wspólnego nie mają z tym, co gadasz, bo to, co mówisz, chore jest. Zabili go i uciekł. Masz przestać być z Gredem. To jest szósta. Adwen
drugi, siódmy, ósmy i dziewiąty, tak. Apostoł Paweł był uczony w piśmie. Taka jestem senna, proszę Państwa, że zaraz sobie zrobię naprawdę kawę. Jeszcze jedną kawę zrobię i będzie bardzo dobrze, proszę Państwa. Czas leci, 45. Czas leci, proszę Państwa. Także Wisio się dorobił, ja już go tu nie wpuszczę. Pijaczyna, prędny, dłużny, wariant. Jak można, proszę Państwa, w ten sposób się zachowywać? Zobaczymy, to jest godzina, bo jeszcze w jedno miejsce wstąpimy, proszę Państwa. 16.27, to jeszcze jest wcześniej. Czyli proszę Państwa, kawa się robi. Dobrze. 7. Proszę Państwa, bo to samo był uczony w piśmie. Faryzeusz był faryzeusz. A to są Paweł, jak to był faryzeusz. Opowiada tak. Uznałem, co za śmieć. Świadczy dlaczego, że on był tak bardzo wykształcony. Te wszystkie szkoły, te jego osiągnięcia. Uznałem to za śmieć. Tutaj te mohery w Warszawie, to są sympaty, nawet nie wiedzą, nie mają pojęcia o co tu chodzi. U świadków Jehowy nawet małe dziecko wie wszystko, bo ma to układane w głowie. Wie wszystko. Bo całe życie, tak, bo całe życie i to pomoc na sytuacja. Bo całe życie to super nauka. Nauka widzimy. Nie znasz. I to już ci się nie opłaci. Zacznij. Tu studiować. Będę studiować, gdzie nie znasz i to już ci się nie opłaca. Bo po co być duchowym człowiekiem, dobrym, prawdziwym, prawdziwym, do którego każdy z tych amatorskich i mohorowych dziadów nazwie frajerem. No bo tak, bo dobry człowiek, to teraz wiecie Państwo, się nie opłaca być dobrym człowiekiem, widzicie Państwo, o też o pobił, rok dostał więzienia i od razu do więzienia go zabrali, bardzo dobrze zrobili, bo wyszedł z więzienia, półtora tygodnia był wolny i już myśli, że Pana Boga za nogi złapał diabła za ogon, że mu wszystko na ulicy wolno robić. Niestety, na ulicy on nie jest sam, nie się dziadyga, młoda, stara, mądra, głupia, nie rzuca na jakiegoś mulacika. Każdy z tych amatorskich, proszę Państwa, moherowych dziadów nazwie frajerem takiego kogoś dobrego. Ja nigdy nie znałam głębiej nikogo na tych głębiej nikogo na tej werni nikogo z tych na tych wernisażach. Dobrze. Wernisaże ani mnie tym bardziej nie znają, bo nie jest to lud Boży. Są to cudzy diabła, należą do tego złego świata. Po co im gadasz i słuchasz? O psych. Jak wina. Z,
co ona. Także, proszę Państwa, Dina też urwała się, poszła do pogan i ją zwrócili. To są usługi diabła, należą do tego całego świata i proszę Państwa, tak. Przeanalizuj więc, Wiesiu, co narobiłeś, źle zrobiłeś, robiłeś, to zagadałeś i gadałeś, jaka stara padna, zarobiłeś to, że gadałeś i gadałeś jako stara panna, już ciebie nie chcę, jako stara panna o wszystkim z domu, co z domu, co było z domu, starając swoich gniazd. Tego się nie robi. Tego świadkowie Jehowy nie robią i nie wysłuchują. Bezdwór, wiesz, to zawsze było tutaj świadkowie Jehowy. Ani mormoni, ani badacze, ani ludzie lepsi. No nie ma tutaj takich zresztą doktorów, bo Warszawa jest Mocharowa. Czy tutaj miała być wiocha na płocie, do której nie dojechałam, czy tutaj to, co jest na Saskiej Kręt. Świadkowie Jehowy nie chodzą, czasu nie tracą na darmowe wernisaże. Nie chodzą, bo są zajęci swoimi sprawami. Praca pochłania, a ty gdzieś nie pracujesz nigdzie, bo ciebie zewsząd wypieprzyli i wywalili pracę, wywalili z pracy, że masz się bać, to Krystyny Gucewicz, to ja wiem, Gucewicz, a to tego, a to tamtego. Lecisz na ploty do ludzi, których nie znasz, do obcych ludzi. Lecisz myśląc, że Pana Boga za nogi złapałeś. Lecisz myśląc, że Pana Boga za nogi złapałeś, a diabła za ogon. Jak kiedyś Żydzi przeliczyli się, ty też, jak żydowski znikający punkt, nie podziękujesz szczerze i nie przeprosisz. Także sam sobie to wybrałeś i już wszystko wiecie, ci przepadło. 8 i 9 strona, proszę Państwa. Proszę bardzo, 8 i 9 strona. 8. Jesteś psychiczny i myślisz, że ci się należy wszystko, że ci wolno wszystko, że zabili go i uciekł i ciebie też zrozumieją. No niestety zatworek zabiorą, zamkną, zabiorą ci zasiłek, bo ja zatelefonuję, wyślę list w ogóle, ja zatelefonuję, powiem, że pijak jako znikający punkt żydowski ucieka z domu na piwo. Teraz Zalewski powiedział, że uciekasz, właśnie tak Zalewski powiedział, że uciekasz i że to jest twój wielki błąd, bo myślisz, że jakoś to tam będzie, że zapomnimy, że ci wszystko darują, prawda, bo jesteś psychiczny, no to ciebie na czworek zamknął. Także Zalewski tutaj różne rzeczy opowiadał. To nieprawda, że ci darują. Tworki czekają, tworki lub lepiej. Jesteś, Wiesiu, na drodze prostej do tworek. A świadków mam do sądu 4 i pijaka bezdomnego nie trzeba. To nawet nie znam Janka Maćka Witka. Pana, który nienawidził. Wielkiego ekonoma Janka Maćka Witka, który nienawidził takich jak ty, chciwych, chytrych dla siebie pijaków, dla picia, chytrych do picia. Pijak strasznie boi się wydać nawet złotówki, a raczej chciałby dostać grzebec. Niestety nikomu pijakowi nie dadzą za darmo. Przecież za wino tyle zapłaci, za wódkę tyle, mu za darmo nie dadzą, musi zapłacić, ale oni żebrzą. To robią cały czas, jeden rudy bez nóg, na starówce, na wózku, tak się schlał, że łeb mu opadł, straż nad nim, koledzy uciekli, jeden rudy na starówce, na placu zamkowym. Tak, straż nad nim, koledzy uciekli, bo się nachlali,
i po co im, żeby mu pomóc dojechać gdzie? Do noclegowni. Przecież po co mu mają pomóc dojechać do noclegowni, skoro oni go zostawili, jemu łeb opadł straszny nad nim. Pijanego nie przyjmą do noclegowni. Także, proszę Państwa, alkohol zdradza, zdradzi, zdradził wszystkich ludzi. Ciebie, Wiesiu, też nie dasz sobie pomóc. Idź do kobiet, aby je gwałcić i tam mieszkaj. Idź do Grażynki, miałeś tam ponoć lepiej, co wypieprzyły ciebie przez swą kurtliwość. Co? Które? Które? Wypieprzyły ciebie przez swą kurtliwość. Czyli, że co? Ostrzegam, że jeżeli jeszcze raz pojawisz się pijany na bloku, to będziesz... To będzie już twój ostatni raz na bloku, bo już tutaj też słyszałam, babki gadały, że jakaś menda siedzi na schodach w okularach. Też wiadomo, że Wiesia Przybyłowicz. Słyszałam teraz przez drzwi. To jest, Wiesiu, twój wybór. Twoja wina, bo ja... No i zaraz wypiję kawkę. Bo ja się nie wyspałam dzisiaj. No oczywiście będąc w stresie, gadając z tobą, przecież wrzeszcząc na ciebie, żebyś to zrozumiał w stresie. Także proszę Państwa, weź na razie te rzeczy najpotrzebniejsze i nie wracaj jako Żyd zły do domu, aby to zabrać ze sobą. Jezus ostrzegał, powiedział, napisane w Biblii, powiedział, że gdy zobaczycie ochydę spustoszenia wojska rzymskie, uciekajcie w góry i nie wracajcie do domu, żeby cokolwiek z tego domu wziąć, aby to zabrać ze sobą. Nie można więc być takim pazernym i chciwym, tak jak ty. Ja wydałam tyle już pieniędzy, większą część tych pieniędzy i wiem, że to wszystko kosztuje, ale się cieszę, że wydałam, że już po prostu mam to poza sobą. Nawet czajnik to też kosztuje, nawet woda to też kosztuje. Zostawiasz papierki śmiecia, na tych papierkach jakieś robaki. Kto to będzie sprzątał? Jakieś wiadomo, że się znosi w kieszeniach robaki z całego świata. I w toalecie po tobie to kto będzie sprzątał? Także proszę Państwa, żyga winy jakieś tu zostawiasz na materacu brudy, czego i tak na sucho nie sprzątasz, a ty na mokro też nie umiesz sprzątnąć, bo nawet nie masz zielonego pojęcia. Myślisz, że jakoś to będzie, bo to zniknie. Suche nie zniknie, będzie śmierdziało. Pojęcia nie masz, że żyga winy śmierdzą. No, Żelecki powiedział, odbierał on pieczarki, obierał w toalecie. I zrobiłyśmy obiad. Dał ci pod noc, podsunął, leżałeś jak ta świnia, jako osobie pijanej. Nawet nie pamiętasz, żeś jadł ten boczek, jadłeś pieczarki, jajka były w tym, Żyd należąco żarł i zwymiotował i te pieczarki i ten makaron, bo po prostu jako ślepy Jaśko nawet nie zauważyłeś boczku. Powiedziałeś, że Zalewski ci zjadł boczek, świnio. Sama robota, to ile to wszystko kosztuje czasu i wysiłku, cierpliwości. Samo się potem też nie posprząta, musisz po sobie sprzątać. Nie robiłeś tego, nie widzisz realiów jako schizofrenik, tylko tak do Anglii, do Ameryki lecisz. Janek też leciał i co? Też chciał pracę i po studiach był, pracy nie dostał. Czy też po studiach pracy nie dostaniesz, bo już ciebie wywalili jako chorego psychicznie schizofrenika. Różwi się dupę, swój pod stopami grunt, zauważ. Także widzisz. No niestety. Już widzę, wysyłam to pismo do opieki i po prostu oni ci zablokują pieniądze. Rosjanie będą bombardować. Arraka. Także proszę Państwa, 9 kartek starczy. 9 kartek starczy. Może tak mniej więcej, może nawet nie tyle po kolei. Ile, proszę Państwa, 5 przez 10 tych kartek, ile tutaj jest, proszę Państwa. Co my tutaj czytamy, co my tu zaraz herbatę, kawę chcę zrobić, ale
coś za dużo nie można, proszę Państwa. Trzeba tu zabiegać na powietrzu. Już byłam, ale nie dojechałam. Tutaj korki są w Warszawie, pomimo że... No teraz to już jest dobrze po południu. Korki są w Warszawie, nie dojechałam do tej wiochy. Na płocie, proszę Państwa, proszę bardzo. Wysyłamy do opieki i Wiesio myślał, że już na całe życie dostał, proszę Państwa, pieniądze, tą legitymację jako niepełnosprawny psychicznie. To on może, proszę Państwa, nie ci Wiesio, ale to nie jest wszystko. Legitymacja to nie są pieniądze, może ktoś mu wstrzyma pieniądze, na pewno to zrobią i będzie sobie kupował piwko. Mówi, tak, bo ja już wychodzę tutaj właśnie, tylko na to czekam, że aż wyjdę. Także on tylko czeka, że wyjdzie, aż sobie piwko kupi, bo sobie nastrój poprawi. Ja mówię, to żeby nastrój poprawić, to trzeba sobie życie starać się jakoś uporządkować, a nie po prostu, żeby się nachlać. Mówi, bo ten Zalewski to jest po narkotykach, to nie szaleje jak po narkotykach. Ja mówię, jeden jest po wyimaginowanych narkotykach, a drugi jest po prawdziwym alkoholu. No i kto więcej grzeszy? No kto więcej zła czyni? Także widzicie Państwo, to jest Janek Witek miał schizofrenię, tutaj kolejny ma schizofrenię. Po co nam taki typ? Rysia mówiła, jest on ci jak wrzut na dupie potrzebny. I Rysia miała rację, proszę Państwa. Jak wrzut na dupie jest potrzebny. Także proszę Państwa, zostawiamy tutaj na klamce to, co on sobie będzie mógł wziąć. Jemu to zostanie. Niech sobie weźmie już. To nie jest potrzebne. Trudno. Ja go już nie puszczę. Ja go już nie puszczę. Proszę to wierzyć, że to jest pierwsza. Tak, proszę Państwa. Torba jest przygotowana. Będzie tu stała i niech pierwsza. Wiesław Przybyłowicz. Będzie się tutaj rzucał. Wiesz, ktoś mu łaskę robi, że on będzie mieszkał, a on będzie się tu rzucał, wiesz? No rzeczywiście. A on będzie się tu rzucał. Tak. Sąsiadka, bo te moherowe, te baby tu z Saskiej, to one są po prostu też takie mądre, jaka i cała Warszawa mądra. Złe baby jakieś. Złe moherówki. Takie, że coś... Jakaś menda, a może o tym Wiesiu gada w okularach. No to przecież kto to, jak nie Wiesiu, to jakaś menda. Także niestety, przestał być hołubiony. Niestety, nie umiał się dostosować, do tego to niech ma 9 kartek. Proszę bardzo. Proszę bardzo. 9 Pismo. Radio to FM Euro, Conchita Barbie, Baby, Langstrom Extra. Także Państwo,